O godzinie 9:00 Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachtani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały, i było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcji, które, jak pewnie pamiętacie, nazwaliśmy Świadkowie Ukrzyżowanego. Podczas męki Pana Jezusa wiele osób spotyka Go. To najlepiej pokazuje Droga Krzyżowa, gdzie Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty, spotyka Szymona z Cyreny, który pomaga mu dźwigać krzyż. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Wiemy też, że obok krzyża Pana Jezusa stoją osoby, które przypatrują się Jego cierpieniu. Nie wszystkie są Jego zwolennikami. Wielu tam stoi Jego przeciwników, szczególnie tych, którzy chcieli, aby został skazany na śmierć. Ale stoją też osoby niezaangażowane. Osoby, które po prostu wykonują tego dnia swoje funkcje, pełnią swój zawód. Chciałbym na początku odwołać się do Waszego doświadczenia, podobnie jak ostatnim razem. Nie tylko na pierwszy krok czekamy, który ma wykonać małe dziecko, ale chyba jeszcze bardziej i wzruszającym, i głębokim momentem jest taki dzień, kiedy to synek czy córka pierwszy raz zwraca się do swojej mamy, mamo. Kiedy zwraca się do swojego taty, tato. Oczywiście nie w takiej formie, bardziej prościej. Mama, tata, kiedy dziecku, małemu dziecku udaje się z tych różnych głosek, które wypowiada, wreszcie sklecić jakiś wyraz. Mowa. Dar mowy, dar możliwości porozumiewania się. Myślę, że ciężko jest nam wyobrazić sobie sytuację osoby, która nie może mówić. Pewnie spotkaliście takie osoby, albo przynajmniej widzieliście je w telewizji czy w internecie. Rzeczywiście są takie momenty, kiedy człowiek jest pozbawiony tego daru. Pamiętam, kiedy rozmawiałem z moim dziadkiem, który miał udar w młodym wieku, jak opowiadał o takiej sytuacji, w której leżał w łóżku, widział wszystko, co się dzieje dookoła, ale nie mógł powiedzieć ani jednego słowa. Było to dla niego strasznie trudne. Myślę, że i nam byłoby bardzo trudno nie móc porozumiewać się, nie móc używać daru mowy. Bo przecież to nie chodzi tylko o proste słowa mama, tata, ale z czasem, można powiedzieć, mały człowiek zaczyna dorastać i ten dar mowy jest bardzo potrzebny. Dzięki niemu możemy się porozumiewać. Dzięki niemu możemy powiedzieć komuś dobre słowo. Chłopak może powiedzieć komplement dziewczynie, dziewczyna może powiedzieć komplement chłopakowi. Wyrażamy
dzięki mowie to, co mamy w naszych głowach. Wyrażamy dzięki mowie nasze myśli. Mowa więc może być, można powiedzieć, takim narzędziem, dzięki którym czynimy coś bardzo dobrego, ale wiemy też, że mowa może nieść smutek. To każdy z Was na pewno doświadczył takiego momentu, kiedy to kolega czy koleżanka, a może brat albo siostra, zamiast słowem przynieść nam jakieś pocieszenie i radość, no to niestety sprawiły nam przykrość. To, że zrobiło nam się niemiło, bo usłyszeliśmy o sobie jakieś słowo, które jest niewłaściwe. Ale także my możemy słowem, bo to przecież nie tylko inni, ale także ja mogę moim słowem budować dobro, powiększać to dobro, które jest obok mnie, a mogę też niestety tym słowem ranić nie tylko innych, ale też i samego siebie, bo jeżeli powiem danej osobie jakieś słowo, które jest niemiłe, słowo, które jest złe, to często już ta osoba jest na mnie zamknięta. Często już ja, można powiedzieć, zamykam jakiś dostęp do tej osoby dla siebie, sprawiając, że ten inny przestaje mnie lubić albo staje się dla niego wręcz wrogiem, jeżeli to, co powiedziałem, było rzeczywiście bardzo mocne i bardzo złe. Świadek ukrzyżowanego, który jest bohaterem dzisiejszego spotkania, to jest osoba, która przy krzyżu wypowiada pewne słowa. Mowa tutaj o setniku rzymskim. Nie wiem, czy znasz, czy wiesz, kim był setnik. To osoba, która była żołnierzem. To mężczyzna, który pełnił po prostu swoje obowiązki i tego dnia przez Poncjusza Piłata został skazany na śmierć Jezus Chrystus. On, jako podległy Piłatowi, miał za zadanie ten wyrok śmierci na Chrystusie wykonać poprzez ukrzyżowanie Go i doprowadzenie do momentu, w którym będzie już pewność, że kara została wykonana, że skazaniec nie żyje. Zapewne setnik był jedną z tych osób, która mogła przejść obok krzyża Pana Jezusa obojętnie. Nie był związany z narodem wybranym, z Izraelem, był Rzymianinem, po prostu pracował w tym miejscu. Nie wiadomo, czy znał wcześniej Chrystusa, czy nie, ale jest na pewno tą osobą, która jest przy krzyżu i patrzy się na to, jak umiera Chrystus. Krzyż, przy którym modlił się święty Franciszek, krzyż San Damiano, to krzyż, gdzie autor tej ikony także zawarł postać setnika, oprócz Maryi, Matki Jezusa, oprócz Marii Magdaleny, oprócz świętego Jana i Maryi, Matki Jakuba, właśnie autor na tej ikonie umieszcza także postać rzymskiego setnika. Co ciekawe, to właśnie setnik jest tym, który patrzy się na ukrzyżowanego. Jest świadkiem jego męki i śmierci. Kiedy Chrystus umiera, czytamy w Ewangelii, że nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Czytamy, że ziemia zaczęła się trząść, że można powiedzieć bardzo duże. Możemy powiedzieć, że cała przyroda dawała taki znak, że oto dokonało się coś wielkiego. Dokonało się coś niezwykłego. Setnik, który widzi śmierć Chrystusa i patrzy na to, jest tym, który w tym momencie używa daru mowy, używa swoich ust do wypowiedzenia bardzo ważnej prawdy. Mówi: prawdziwie ten był Synem Bożym. Moi drodzy, setnik uczy nas dzisiaj
wyznawania wiary. Uczy nas dzisiaj, mówimy, mężnego wyznawania wiary. Co to znaczy? No, popatrzmy na sytuację, w której setnik się znalazł. Nie pochodzi z Izraela, nie jest uczniem Chrystusa, jest Rzymianinem, ma pod sobą żołnierzy, którymi dowodzi. Setnik, świadek ukrzyżowanego, jest osobą, która, możemy się domyślać, wielokrotnie musiała używać w swoim życiu różnych słów. To jest osoba, która miała pod sobą żołnierzy, w związku z tym musiała przekazywać im pewne rozkazy, aby można było prowadzić jakąś wojnę, czy zaprowadzać porządki w mieście, bo do tego służyła ta grupa żołnierzy. W momencie jednak śmierci Pana Jezusa jest tym, który używa daru mowy do tego, aby mężnie wyznać wiarę. Chociaż nie pochodzi z narodu wybranego, to właśnie widok umierającego Chrystusa sprawia, że nazywa go Synem Bożym. Wyznaje wiarę w Niego. Wielu z nas czasami staje przed taką sytuacją w życiu, kiedy też musi wyznać wiarę. To są takie momenty, na przykład w szkole, gdzie idziemy na lekcje katechezy, gdzie czynimy znak krzyża. To są takie momenty, kiedy idziemy do kościoła. To są takie momenty, kiedy może czekamy na przyjęcie księdza po kolędzie, ale czasami gdzieś jedziemy przy drodze z naszymi kolegami czy koleżankami, jest krzyż i tak myślimy, zdjąć czapkę, nie zdjąć czapki, przeżegnać się, czy jak przechodzimy obok kościoła. Momenty, w których jesteśmy postawieni czy wezwani przez Pana Boga do tego, abyśmy potrafili dawać o Nim świadectwo, to znaczy przyznać się po prostu do Niego. Tak, jestem katolikiem. Tak, chodzę do kościoła. I nie bać się, że zostanę wyśmiany, nie bać się tego, że może ktoś będzie pokazywał mnie palcem. Patrząc dzisiaj na setnika, widzimy właśnie taką wielką odwagę mówienia prawdy, nawet w sytuacji, która nie jest prosta. Bo możemy sobie wyobrazić, że żołnierze, którzy go słyszeli, może Żydzi, którzy stali obok, byli zdziwieni, że setnik, ten, który należy do Rzymian, jest Rzymianinem, że ta osoba akurat wyznaje wiarę w Boga, jakim jest Jezus Chrystus. Co więcej, warto przypomnieć sobie, że Cezar, ktoś, kto rządził cesarstwem rzymskim, miał przecież tytuł Syna Bożego. Używano wówczas do nazwy Cezara właśnie tego przydomku. Skoro więc setnik używa tej nazwy wobec kogoś innego, mógł realnie narażać się na to, że zostanie uznany jako zdrajca Cezara, jako zdrajca władcy, a za to groziła kara śmierci. Widzimy więc taką ogromną odwagę u setnika, która sprawia, że nie boi się wyznać wiary, nawet jeżeli grożą za to jakieś konsekwencje. Kiedy rozmawiam z osobami starszymi, którzy pamiętają, jak wyglądało życie w naszym kraju, gdzieś po wojnie, czy potem w latach 70., 80., to tak często wspominają o tym, że bardzo wiele osób chodziło do kościoła, też ludzie młodzi garnęli się do kościoła i gdzieś łatwiej było wtedy też, można powiedzieć, wyznawać swoją wiarę. No bo jeżeli ktoś mieszkał na wsi i cała wieś szła na nabożeństwo majowe, czerwcowe, czy na różaniec w październiku, no to praktycznie nie było problemem iść, bo wszyscy szli. Zdaję sobie sprawę, że czas, w którym obecnie żyjemy, czas, w którym przyszło ci przeżywać twoją młodość, czyli te lata, już takie nie są. Raczej, można powiedzieć, jest pewnym wysiłkiem, aby przyznawać się do Kościoła, przyznawać się do wiary,
być osobą wierzącą. To już nie oczywistość, że wszyscy są na rekolekcjach, że wszyscy przystąpią do sakramentu pokuty. To już nie jest takie jasne i klarowne, że tak rzeczywiście będzie. Ale rekolekcje są po to, aby nie tylko się nawrócić, o czym mówiliśmy poprzednim razem, ale są także po to, aby przyjąć od Pana Boga takie umocnienie. Pan Bóg posyła nas po to, abyśmy, można powiedzieć, zdobywali także innych dla Niego, przekonywali tych, którzy są nieprzekonani. Aby to zrobić, potrzebujemy takiej odwagi, jaką miał setnik. Potrzebujemy takiego zdeterminowania, zaangażowania, jakie przedstawia nam ten Rzymianin, i nie bać się tego, aby tutaj, gdzie jestem, wyznawać wiary. W moim domu, w mojej klasie, wśród moich kolegów i koleżanek. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że często łatwo jest nam zrobić coś złego i tego jakoś się nie wstydzimy. Ale problem jest taki, pamiętam kiedyś pewną rozmowę z dziewczyną, która mówiła, że dla niej jest wielkim problemem, kiedy jest w jednej z restauracji, no i zazwyczaj czyni znak krzyża, ale kiedy jest w restauracji, to strasznie trudno jest jej uczynić znak krzyża. Myślę, że to nie tak powinno być. Myślę, że powinniśmy wstydzić się robić coś złego, kiedy moi koledzy, koleżanki widzą, że robię coś złego. Natomiast powinniśmy być dumni i cieszyć się z tego, kiedy możemy w sytuacji, która nas do tego wzywa, właściwie zawsze jesteśmy do tego wezwani, aby odważnie, mocno i zdecydowanie przyznawać się do Chrystusa, tak jak przyznał się do Niego setnik. Nie znamy dalszej historii setnika. Tradycja Kościoła mówi nam później o jego życiu, że został także ochrzczony i został chrześcijaninem. To wyznanie wiary sprawiło, że było takim początkiem, aby ta wiara mogła się potem rozwijać. Chciałbym na koniec tego naszego spotkania zachęcić Cię dzisiaj do jednej rzeczy. Zobacz, że adoracja krzyża, patrzenie się na krzyż, na ukrzyżowanego na krzyżu, wzbudziło w setniku wiarę. W Wielkim Poście, w którym jesteśmy, jedną z takich praktyk religijnych, do których zachęca nas Kościół, jest właśnie adoracja krzyża. Szczególnie tym momentem jest liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek, kiedy to podczas jednej z części możemy podejść, ucałować, uklęknąć przed krzyżem, wpatrując się w niego. Śpiewamy wówczas pieśni o krzyżu i to rozmyślanie o krzyżu sprawia, że doświadczamy, jak wielką miłością obdarza nas Chrystus, że daje całego siebie na krzyżu, aby nas zbawić, abyśmy mogli do Niego przyjść bardzo blisko. Ale nim Wielki Piątek, adorację krzyża możesz zrobić zawsze, nawet w swoim domu, biorąc do ręki krzyż, śpiewając pieśni o krzyżu, a może po prostu zwyczajnie patrząc się na krzyż, patrząc się na Pana Jezusa, który wisi na krzyżu, swoimi słowami podziękować Mu za krzyż, że tym krzyżem zbawił nas, że tym krzyżem pokazał, jak jest blisko nas, że jest Emmanuelem, Bogiem z nami. Na koniec chcę kolejny raz pobłogosławić Cię w tym trudzie przeżywania rekolekcji, też może rozmyślania nad swoim życiem. Niech dopomaga nam, modli się też za nami setnik, który wyznał wiarę w Pana Jezusa i stał się człowiekiem wierzącym. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję.